Jak męża poznałam, to nawet nie wiedziałam, kim on jest i że jest sportowcem. Zaczęliśmy tak do siebie pisać na Facebooku. No i potem mama mi powiedziała, że on gra w piłkę nożną i że podpisał kontrakt w Chicago. Ale powiem ci ogólnie lubię sportowców, bo przynajmniej tych, co miałam, wiem, że są różni, ale mój mąż jest też domatorem, nie imprezujemy. Mnie takie, wiesz, takie życie to mnie w ogóle nie kręci. Jakieś imprezy, balowanie do rana. Ja lubię spokojne życie, on ma trening, idziemy spać o 10:00, jak stare małżeństwo. I tak wygląda nasze życie. Poznaliśmy się, zaiskrzyło bardzo i po prostu nie było żadnych gier, ja się zakochałam, on się zakochał i się zapytał, czy za niego wyjdę. Na początku byłam w szoku, ale sobie pomyślałam, jak, jeżeli ja to czuję, on to czuje, to na co mamy czekać? I jesteśmy ze sobą 4 lata i dobrze nam się układa. Wyszłam za mąż po 7 tygodniach. Nie, przepraszam, po 20, nie wiem czemu cały czas 7 tygodni, po 29 dniach. Po 20, nawet miesiąc nie minął. Po prostu pojechaliśmy, wzięliśmy ślub cywilny i jesteśmy 4 lata ze sobą, szczęśliwi. W ratuszu w Chicago. Wzięliśmy ślub, no i nie wiem, planujemy do dzisiaj wesele kościelne, jakąś huczną imprezę, ale nigdy nie ma czasu. No bo właśnie są minusy i plusy z życia ze sportowcem. Nie ma dużo czasu, bo są treningi, są wyjazdy, mąż ma mało wolnego. Raz gra tu i tak to wygląda. Bardziej bym chciała, żeby to było takie intymne. Bardziej takie tylko rodzina i tacy najbliżsi znajomi.